Lato jest dla wokalistów sezonem, kiedy można sporo zarobić na koncertach i imprezach pod gołym niebem, na które chętnie przychodzą turyści. Agnieszka Chylińska, Maryla Rodowicz czy Michał Wiśniewski chętnie pokazują się na letnich scenach. Jesienią z kolei przychodzi czas, by wyjechać poza granice Polski. Niektórzy artyści mają zaplanowane kalendarze na najbliższych kilka miesięcy. Ile na tym zarobią? Agnieszka Hylińska, jurorka, mam talent. Tegoroczną jesień spędzi grając w Hamburgu, Brukseli, Nowym Jorku czy Chicago. To oczywiście nie wszystkie miasta w kalendarzu koncertów Chylińskiej, który został już rozpisany nawet na 2024 rok. Za 10 koncertów piosenkarka zgarnie, jak donosi Super Express, 450 tysięcy złotych. Zaraz za nią pod względem wysokości zarobków plasują się Sławomir w duecie z Kairą. raz jeden występ na scenie liczy sobie 40 tysięcy złotych Michał Wiśniewski i zespół Daj to głośniej za swoje. Zagraniczne koncerty mogą liczyć na garze jak za występy w Polsce, czyli odpowiednio 30 i 20 tysięcy złotych. Stawki artystów nie różnią się od tych, które otrzymują u nas. Przeliczane są na dolary. Może nie wygląda to imponująco. Ale mają zagwarantowany przelot i pobyt, co stanowi dodatkową atrakcję, informuje Super Express. Maryla Rodowicz, królowa polskiej estrady, też ma już zaplanowane koncerty zagraniczne jesienią. Artystka wystąpi z recitalem w listopadzie w Londynie. Wokalistka otrzyma 50 tysięcy złotych. Nie tylko gwiazdy o znanych nazwiskach zapełniają sale koncertowe na obczyźnie. Tej jesieni bez problemu wyprzedały się bilety na występy Janna. Wschodzący gwiazdor który zrobił spore zamieszanie podczas preselekcji do Eurowizji w Londynie, Niemczech czy Czechach. Jego stawki nie są tak imponujące jak wymienionych wyżej gwiazd, ale Jan jest dopiero na początku swojej kariery. Zobacz też, Agnieszka Chylińska wcześniej tego nie planowała. Zaskoczyła wszystkich Maryla Rodowicz dostała podwyżkę emerytury. Starczy na luksusową willę. Przyrodnia siostra dzieci Rodowicz ma dziwny zawód. Jest jedyna w Polsce co za przystojniak w The Voice of Poland. Daniel Bożewski przez lata występował w TVP.